Patrzcie na to. Co to jest? Ale piękna fura. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was ze Stegny. Jestem w Stegnie, ale nie na plaży, tylko na zlocie pojazdów klasycznych i produkcji polskiej, który nazywa się W czasy pod gruszą. W tym roku impreza jest organizowana tylko i wyłącznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, już bez współpracy z elbląskimi klasykami, no i po części widać to po frekwencji, aczkolwiek jest jeszcze wczesna godzina poranna. Miejmy nadzieję, że w trakcie dnia przyjedzie troszeczkę więcej pojazdów, ale w międzyczasie sprawdźmy, co już tu jest. Przyjrzyjmy się troszeczkę może bliżej tej bestii. Z tego, co widzę, jest to najmniejszy polski samochód wyprodukowany ręcznie. Posiada on silnik od Simpsona, który nie jest niczym odizolowany od kierowcy. Tam troszeczkę wyżej mamy mikrozbiornik paliwa, no ale na takie rekreacyjne przejażdżki na tego typu zlotach powinno wystarczyć. Na drugim biegunie motoryzacji mamy produkt ZFN, czyli Mercedesa W124 500e, czyli jest to ten samochód, który był produkowany przez Porsche. Było to auto zbyt szerokie, aby zmieścić się na linie montażowe Mercedesa, chociaż prawdę mówiąc nie ma tu jakoś strasznie wielkich poszerzeń, ale to wystarczyło, aby oddelegować to zadanie do kolegów z Zuffenhausen. Pod maską znajduje się widlasta 8 o pojemności 5 litrów, która generuje 326 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy natomiast wynosi 480 Nm. Parametry te pozwalały, aby rozpędzić się do pierwszej setki zaledwie 6 sekund. W dzisiejszych czasach jest to wynik osiągany również przez hot hatche, ale kiedyś to robiło mega wrażenie. O, a w międzyczasie, patrzcie, ktoś tam naprawia maluszka i zbiera na nowe pończochy. Kolejny bardzo ciekawy samochód znalazłem na samym skraju placu. Jest to Pontiac Fiero GT z bardzo oryginalnym rozwiązaniem w kwestii silnika. Jak na amerykańskie auto nie przystało, jest on montowany centralnie z tyłu. Niestety mocą on nie grzeszył. Pomimo pojemności 2,5 w rzędowej czwórce generował on raptem 90 parę koni mechanicznych. Aczkolwiek alternatywnie była dostępna V6 o pojemności 2,8, gdzie tych koni było już 140. Kolejna pięta achillesowa to skrzynia biegów. Tutaj akurat mamy trzybiegowy automat. Więcej przełożeń w tego typu rozwiązaniu nie oferowano, aczkolwiek można było wybrać manuala o 4 lub 5 przełożeniach. A jeśli by Wam przyszedł do głowy pomysł o zakupie takiego Pontiaca, czy też na dobrą sprawę jakiegokolwiek auta, z pomocą może przyjść serwis Car Vertical. Znając numer rejestracyjny lub VIN, możecie uzyskać dostęp do historii pojazdu, która często jest dosyć barwna. W raporcie mogą się pojawić na przykład zdjęcia z kolizji i wypadków, a do tego jest zakładka stan licznika kilometrów. W przypadku tego Pontiaca jest aż 16 zapisów, a do tego wszystkiego używając kodu rabatowego JARPEN otrzymacie do 20% zniżki na zakup raportu. Warto z tego skorzystać, zamiast wtapiać pieniądze w auto niespodziankę bez sprawdzania jego przeszłości. Z bardzo rzadko spotykanych kąsków znalazłem Hondę CRX. Coś takiego już miałem okazję testować, bardzo ciekawe auto. Jeżeli nie mieliście okazji oglądać tamtego odcinka, serdecznie polecam nadrobić zaległości. O, a tutaj co mamy? Czyżby turystę z Niemiec? Jest to tak zwane BMW Neue Klasse. Tutaj akurat w wersji 2000 CS, czyli produkowanej od roku 1965. I uwaga, jest to pierwsze BMW, które debiutowało z tak zwanym Hofmeister Nick, czyli skręt Hofmeistera. Wróćmy jeszcze na moment do przodu, spójrzcie, jakie nietypowe nereczki i umiejscowienie lusterka wstecznego. A tak jeszcze przy okazji, takie ogłoszenie grzecznościowe. Spójrzcie na tę G-klasę z mnóstwem korozji. Właściciel jest w trakcie poszukiwania blacharza. Jego Instagram to Dantes Auto. O, widzę, przyjechał piękne Mitsubishi GTO, ale tam w tle, jeśli mówimy o klasykach takich bardzo klasycznych, mamy Renault 10 z roku 1967. Czy ci panowie zaglądają tutaj w poszukiwaniu silnika? Owszem, ale go tutaj nie ma, gdyż jest to konstrukcja umiejscowiona z tyłu. Silnik o pojemności 1,1, 45 koni mocy. Bardzo oryginalne rozwiązanie. W 67 roku za ten samochód trzeba było zapłacić niecałe $2000, a więc mogły sobie pozwolić na niego raczej osoby zamożne. Tak jak wspomniałem na samym początku, jest to zlot pojazdów, a nie samochodów klasycznych i produkcji polskiej, tak więc motocykle również tutaj spotkamy. Prawdopodobnie najstarszym jest ten oto Indian z roku 1900.
1941. Patrzcie na to, klamki sprzęgła tutaj nie ma. Obsługujemy je lewą stopą, gdyż biegi zmieniamy ręcznie. Jest to oczywiście produkt amerykański, który w aktualnych czasach został odświeżony. Nadal można kupić nowe Indiany. Tutaj jeszcze, jak możecie zauważyć, z takich ciekawostek mamy kopkę do odpalania w takiej formie takiego pedała. W kwestii motocykli przypominających amerykański znalazłem taką Yamahę z bardzo stylowo wyskalowanym prędkościomierzem. Spójrzcie na tę czcionkę. Moją uwagę zwróciła również SHL-ka M04 z roku 1951, która jest wyposażona w takie dodatkowe elementy, które pozwalają chronić resztę motocykla przed ewentualną kraksą. Widzę, że parę klasyków zaparkowało poza bramami. Właściciel nie zdecydowali się wjeżdżać, a troszeczkę szkoda, bo trafiłem na przykład na takiego Opla Kadeta w wersji Cabrio. Tak jak można było się spodziewać, frekwencja się poprawiła i przyjechały naprawdę ciekawe sprzęty, jak na przykład 911 generacji 993. Bardzo przyjemnie jest popatrzeć właśnie na tego typu konstrukcje w bezpośrednim zestawieniu z produktami DDR. Z mikropociesznych samochodów warto wspomnieć o Hondzie N360 z roku 1971. Jak nazwa wskazuje, silnik w tym samochodzie ma pojemność 360 cm3, a moc, którą generuje, to raptem 26 koni mechanicznych, a więc jest to auto, które mogłoby konkurować raczej z maluchem. O, a to jest ciekawy uczestnik z lotu samochodów klasycznych, czyli BMW serii 7 generacji E38. Teoretycznie wstęp mają tutaj auta, których produkcja nie przekracza roku 93. E38 rozpoczęto produkować w roku 94, a więc delikatnie trzeba było nagiąć zasady, chociaż w przyszłych latach to już będzie stały bywalec tego typu imprez. O, a tę lawendową perłę pamiętam z poprzedniej edycji. Jest to buggy budowany na bazie Volkswagena Garbusa, który niestety zbyt szybko jechać nie może, bo wieje. Jak widzicie, jest to konstrukcja otwarta, więc można ją użytkować tylko w takie słoneczne dni jak dziś. Dobra, co to jest, to przyznam się bez bicia, nie wiem. No jak nie wiem, chyba słońce za mocno mi przygrzało. Przecież takiego Opla GT widziałem kilka lat temu w niemieckim Komisie. Ale wygląda pięknie, jak Corvetta C3. Spójrzcie na te reflektory, na tę bulwę na masce. Patrząc na felgi, zauważyłem oczywiście logo Opla. Jeżeli wiecie dokładnie, co to jest za model, napiszcie w komentarzach, bo wygląda naprawdę pięknie. A wracając jeszcze na moment do Mitsubishi 3000 GT, spójrzcie, jak ono pięknie wygląda, zwłaszcza w konfiguracji z tymi 20-calowymi BBS-ami. Pod maską 3 litry V6 o mocy 226 koni. O, a tutaj mamy auto uwielbiane niegdyś przez drifterów amatorów. Oto Nissan 200 SX 1.8 Turbo. Kiedyś, gdy sprzedałem E30 jednemu właśnie amatorowi latania bokiem, wiem, że następnie kupił sobie takie cacuszko. No ale tutaj, jak widzimy, jest to egzemplarz kompletnie niemodyfikowany, pozostawiony w oryginale. No tutaj mamy ciekawe Maserati. Widzę, że prowadzący chcą troszeczkę opowiedzieć o tym samochodzie, ale miał problem z odpaleniem. Całe szczęście jednak się udało. Za chwilę podjedzie pod scenę i będzie można usłyszeć kilka słów od właściciela. Biturbo! Z tego co wiem, jest to pierwszy samochód, który oferował tego typu rozwiązanie. Robota na warsztacie nie idzie, podobno tutaj Tomek mówił, ale za to jest wesoło, prawda? Tak, bardzo lekki jest, bo to za, pojazd z aluminium jest, prawda? I wyprodukowany przez takiego starszego pana, bo nie miał prawa jazdy i sobie... Klepał sobie w garażu, prawda? Proszę bardzo, możemy zademonstrować. Mogę ci przytrzymać mikrofon, zobaczymy, czy tam wejdzie. Nie, no wezmę go do środka, żeby się komunikować paliwo i wołać zalane, o pomoc. Paliwo ma zalane. Paliwo jest zalane. Słuchajcie, no możemy jechać w sumie chyba. Pan Adam mówi, że tutaj nic nie popsuje? Nie, ale głowę sobie wystaw z której strony. Będzie się źle. Zapon mamy? Tak, zapon mamy. Na górze powinien być jeszcze wytłoczony, ale to gość był malutki, to nie dla takich... drewlasów, prawda? To nie jest łatwa sprawa. Adam, ile masz wzrostu? 1,88 m. Uwaga.
No dobra, wiecie co, o kolejnych samochodach już wam mówić nie będą, po prostu odwiedzajcie tego typu imprezy, aby zobaczyć to wszystko na żywo. Śledźcie internety, śledźcie Facebooki, aby niczego nie przegapić i śledźcie mój kanał na YouTubie. Subskrybujcie, aby być na bieżąco. I na sam koniec auto może nie klasyczne, ale wyglądające dosyć niespotykanie. Teoretycznie jest to Shelby GT500, ale czy faktycznie tak jest, czy po prostu jest to tylko i wyłącznie body kit? Odpowiedzi na to pytanie w tym odcinku nie poznamy. Na klapce wlewu paliwa mamy oznaczenie 5.0, ale Shelby GT500 mają przecież 5.2. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.